takie barwane, dlatego dzisiaj w rolach głównych Polacy Szygole Lewandowskiego, gwiazdy Zbyła Szygowskiego, asysta Łukasza Piszczka. Jurgen Klopp stworzył wielki zespół, wielki kolektyw, świetnie zorganizowany, młodych ludzi, którzy cieszą się grą w piłkę nożną, ale Jurgen Klopp to jest też cały czas trener z klasą. On na wczorajszej konferencji prasowej przed meczem mówił: podziwiam Jupa Heynckesa, to był świetny piłkarz, to jest świetny trener. Jeszcze inne zachowanie niż choćby Jose Mourinho. No tak, zna jeszcze swoje miejsce w szeregu. Mimo wszystko, że zdobył dwa razy z rzędu mistrzostwo kraju, jednak wie, że Jupp Heynckes jest jeszcze lepszym trenerem, jest bardziej utytułowanym, więc ma swoją klasę. Po tym jak Robert Lewandowski strzelił tego gola zwycięskiego w meczu ligowym z Bayernem Monachium, ukazał się w przeglądzie sportowym wywiad z Jurgenem Kohlerem, był Kuba, właśnie to obrońcą, który powiedział: oczywiście Robert może zaliczać hat-tricki przeciwko takim rywalom jak Freiburg czy Mainz, ale tak naprawdę Niemczech jesteś wielki, jeśli strzelasz gole Bayernowi Monachium. Zaraz będą medale i nawet. Nie ma dyskusji, to był ten jeden mecz, na który wszyscy patrzyli, najwięksi eksperci, wspominałeś, 150 państw przekazuje dzisiejsze spotkanie. Puchar. Nasi inni piłkarze, Kuba Błaszczykowski, kapitalne spotkanie. Łukasz również, świetna asysta, dobre spotkanie, należy się tylko cieszyć. Nasz Joachim Batke wyślizgał Kuba Błaszczykowskiego, dyrektor zarządzający Borussia Dortmund, oczywiście dziś szczęśliwy. Ma nadzieję pewnie, że Kuba przedłuży ten kontrakt, no bo chciałby tych Polaków. Ja już nie wiem, powiedział, dogadamy się, zobaczyć. No, trudno się nie dogadać z tak świetnie grającymi Polakami, ale co tu dużo mówisz, to już są piłkarze, którzy są w notesach najlepszych klubów na świecie. Czerko Buwacz, asystent Jurgena Kloppa. Gdzieś tam oczywiście w cieniu pierwszego trenera, ale znają się od dawna, współpracują. No, a na ławce Bayernu dramat. Dla niektórych to już powoli pożegnanie z Bayernem. Mówi się, że Pranić odejdzie do Chin. Oricz będzie gry w roku, zatem znów wydadzą w Monachium. No bo dla nich kolejny sezon bez mistrzostwa, kolejny sezon uznawania dominacji Borussii, to byłoby coś strasznego i po prostu do tego nie przywykli. Tak, jednak Bayern musi mieć jednak bardzo szeroką, mocną kadrę i wydaje mi się, że to jednak w pewnych spotkaniach, przede wszystkim w spotkaniach z Borussią Dortmund, jednak widać na rynku tutaj tym krajowym braki. To jest Borussia Dortmund. Ci, którzy zdominowali ten sezon w Niemczech. Tak, nie dziwię się, jeżeli obok Pucharu niebie zobaczymy również stale z mistrzowski. Gdyby na Borussii Dortmund wzięła ze sobą Dortmund również stale z mistrzowski, ustawiła go w czaszki i najprawdopodobniej z tymi dwoma trofeami będą biegać tutaj przez sobą boisku. To trofeum wykonane w 1964 roku w Kolonii. Trofeum, które waży wcale nie tak dużo. 5 kg, 700 gram, ma 57 cm. Pojemność tego kielicha to 8 litrów, ale to trofeum jest znacznie cenniejsze niż grosze, z którego zostało wykonane. A co ciekawe, pierwszym klubem, który akurat ten puchar zdobył, była Borussia Dortmund i to było w 1965 roku, gdy wygrała finał z Alemanią Aachen. Dla Roberta Lewandowskiego to drugi krajowy puchar w historii, po pucharze Polski z Lechem. Dla Łukasza Piszczka i Jakuba Błaszczykowskiego pierwsze krajowe puchary. A te dwa zespoły, czyli Borussia i Bayern, zagrają ponownie 12 sierpnia w meczu o Super Puchar Kraju. Tak, i wtedy jest będzie mógł powiedzieć, że jest kompleks Bayernu. I teraz duży orzek do zmienienia. W najbliższym następnym sezonie będzie miał Bayern. Jak tutaj wygrać się z Dortmundem? Bo tak naprawdę to Dortmund na spotkanie będzie faworytem meczu z Bayernem. Olimpia Stadion w Berlinie. Dziś szczęśliwy dla piłkarzy Borussii Dortmund. Stadion, na którym były Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata. Mszę odprawiali tu i Jan Paweł II i Benedykt XVI. Śpiewała Madonna, śpiewało Depeche Mode, ale dzisiaj był koncert Borussii Dortmund, koncert Roberta Lewandowskiego. Teraz dokładnie widzimy 70% stadionu Borussii Dortmund. Widzimy 30% kibiców Bayernu, Monachium opuściło stadion.
większość, widać jak zależało tym wszystkim kibicom, żeby to drużyna Bayernu zdobyła ten puchar. Jeszcze moment, jeszcze chwila, jeszcze czas, aby trenerzy odebrali należne im również medale, a za moment Sebastian Kehl, kapitan Borussii, wniesie ten okazały puchar. Sebastian Kehl, człowiek, który zdobywał medale Mistrzostw Świata, a dziś jest kapitanem zdecydowanie najlepszego klubu w Niemczech, klubu, który do pucharu, do Mistrzostwa Niemiec dokłada puchar. Jest już ozdrowiały Roman Weidenfeller. To będzie miał teraz czas, aby dojść do siebie. Te wakacje będą wspaniałe dla piłkarzy Borussii. Akurat Weidenfeller w reprezentacji nie gra, więc to będzie miał więcej czasu na odpoczynek. Wydaje mi się, że Weidenfeller wrócił, ale prawdopodobnie do szpitala, bo dopiero teraz praktycznie zebrał gratulacje. Teraz medal odbiera Jürgen Klopp, architekt sukcesów Borussii Dortmund. 44-letni szkoleniowiec, nie był wielkim piłkarzem, występował w MSV Mainz, tam też zaczynał trenerską karierę, a teraz święty triumfy z Borussią Dortmund. Za mniejsze pieniądze niż Bayern, ale zbudował fantastyczny zespół. Zespół, który jest niepokonany od 28 meczów ligowych, a dodatkowo zdobył puchar Niemiec. To jest niesamowity bilans. Wydaje mi się, że chwalimy cały czas Dortmund nie przez przypadek. Joachim Gauck, prezydent Niemiec, przekazał puchar celowi Borussia Dortmund, zdobywcą pucharu Niemiec 2012. Po raz pierwszy w historii BVB zdobywa krajowy dublet. To 8 tytułów mistrza kraju. Dokładają trzeci puchar. Wygrali raz Ligę Mistrzów, raz puchar zdobywców pucharu. A my cieszymy się, że 3 gole dziś zdobył Robert Lewandowski. Patrząc na radość także Hansa Joachima Waskę, żegnamy się z Państwem. Ten wspaniały mecz komentowali Radosław Kilewicz, Leszek Bartnicki. Życzymy dobrej nocy!